Na koniec wrócę do miłości. W naszej drugiej rozmowie powiedziałaś, tęsknię za nią. Mhm. Czy trudno jest ci być w takim momencie życia? Trochę przyzwyczaiłam się i trochę okrzepłam do samodzielności. Ale cudownie by było wiedzieć, że jest na świecie druga osoba, dla której dom znaczy to samo, co dla mnie. A czy ciebie coś zatrzymuje przed zakochaniem się? Masz na koncie różne doświadczenia. Mhm. Nie. To nie jest tak, że można się zatrzymać przed zakochaniem, czy bać się zakochania. Nawet jeśli mamy za sobą tysiące niepowodzeń, ileś tam złamanych czy pokruszonych kawałków serca, to tęsknota za miłością jest w każdym człowieku. To absolutnie, absolutnie naturalne. I na szczęście ta gotowość trochę jak ogon u jaszczurki odrasta. Mhm. Trochę popytałem cię o Igora, trochę o te uczucia, żeby na koniec zapytać, w jakim procencie ty dzisiaj w miejscu, w którym jesteś, potrafisz myśleć o sobie? O sobie. Myślenie o sobie jest jedną z najtrudniejszych chyba rzeczy, szczególnie jak się jest z tego pokolenia, które bardziej było ćwiczone w altruizmie i w rozdawaniu siebie i w dzieleniu się sobą, co też jest piękną, fantastyczną i dobrą cechą pod warunkiem, że jest ta równowaga w otrzymywaniu i w dawaniu, w braniu i w rozdawaniu. Więc to uczenie się bycia dobrym dla sobą zajmuje trochę czasu. I tak. Jesteś w połowie tej drogi? Tak, chyba trochę dalej. Bardzo mi zależy na tym, żeby mój syn potrafił najpierw docenić i zadbać o siebie, zaopiekować się sobą, bo jeśli będzie sam zaopiekowany, to zresztą dotyczy wszystkich, to będzie można oddać trochę tego dobra z siebie także innym. Inaczej z próżnego, z pustego i Salomona.